No i lecimy z drugim odcinkiem scenariusza, gdzie wyłonimy najsilniejsze województwo w Polsce. Na tym polega ten scenariusz. Obstawcie, kto wygra. Ja gram jako województwo pomorskie, ale nie jest oczywiście to powiedziane, że to województwo przetrwa do samego końca, ponieważ gram na najtrudniejszym poziomie trudności. I zauważyłem, że cofnęło mi parę tur, gdzie mamy jeszcze wojnę z warmińsko-mazurskim, więc musimy tą wojnę szybko dokończyć. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych zmian w stosunku do tego, co było właśnie pod koniec poprzedniego odcinka. W międzyczasie zostawcie lajka, napiszcie jakiś komentarz, czy to dla statystyk, czy to wyrażający poparcie swojemu kandydatowi do właśnie wygrania tutaj tego scenariusza. Jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jak widzicie, Wielkopolska nadal jest obecna, że tak powiem, bo pod koniec poprzedniego odcinka coś tam się dziwnego wydarzyło. Okej, i widzę, że się nawet nieźle bronią. O, żeby to się nie skończyło trochę inaczej, bo trochę się zaczynam tego obawiać. Dobra, weźmiemy sobie, podbijemy tutaj właśnie mrągowo i zapomniałem zrobić jednej rzeczy, która jest bardzo ważna i która zawsze się resetuje i nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu zwiększamy wielkość nazwy miejscowości, żeby lepiej po prostu to było wszystko widoczne. Dzięki temu wiem, że na przykład, hej, moje wojska teraz są w Olsztynie i będziemy atakowali, znaczy Bartoszyce też mamy już zdobyte. Tak po prostu jest jakoś lepiej i z tego co widzę, czy ja mam w ogóle jakiś sojusz, bo już zapomniałem o tym, minęło parę dni. Tak, mamy sojusz zachodniopomorskim, któremu nie przyszliśmy na pomoc, gdy zaatakowała ich Wielkopolska. Więc nie zrobiliśmy tego dobrze. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale no czasami tak to wygląda, że musimy podejmować ciężkie i trudne decyzje. Z trzech stron ładnie zaatakowaliśmy, tutaj też zaatakowaliśmy i powinien ten teren być mój. Pytanie, czy będę miał wszystkie, znaczy czy będę miał na tyle gwiazdek, żeby objąć, żeby po prostu podbić te wszystkie tereny i zobaczmy. Dobra, to tym się za chwilę zajmiemy i możemy zaoferować pokój cywilizacji, bo tutaj wiecie, każde województwo jest po prostu swoim krajem i mamy jeszcze dwie gwiazdki. Czy mogę coś tutaj kupić? No nie bardzo, więc zostawmy to tak jak jest i ta wojna powinna się zakończyć i możemy teraz pomóc. Kurde, czy ja naprawdę chcę to robić? Zobaczcie w ogóle co Mazowsze tutaj robi, znaczy województwo mazowieckie. Wszystko, praktycznie cały teren Wielkopolski został zajęty, w ogóle świętokrzyskie, nie wiem jak oni się tutaj trzymają, ale mają te dwie prowincje i jest całkiem przyjemnie. Jeżeli chodzi o śląskie i opolskie, to też od samego początku jest tutaj cisza i spokój. I pytanie, czy dzisiaj uda nam się zakończyć ten scenariusz, bo może być tak, że rzeczywiście dzisiaj będzie końcówka, bo na przykład Wielkopolska albo województwo mazowieckie wypowie mi tą wojnę i pamiętam, co miałem zrobić. Miałem sojusz sobie z nimi zawrzeć, więc musimy poprawić troszeczkę relacje, bo jeżeli teraz wyślę im, a nie, to jest duże prawdopodobieństwo sukcesu, także powitajmy, mam nadzieję, województwo mazowieckie w chwila, czy oni mi wytoczyli wojnę? Nie, oni są, mają wojnę z Mazowieckim. Aha, oj, to nie wiem, czy ja dobrze zrobiłem. Chociaż nie, bardzo dobrze, ponieważ Mazowieckie jest teraz najsilniejsze i z tego, co widzę, Wielkopolska też powinna za chwilę upaść. W ogóle zobaczcie, jak się zmieniły te wszystkie granice. Dobra, przerzućmy te nasze wojska i najprawdopodobniej za chwilę dostaniemy wezwanie do wojny, więc z tego skorzystamy, tak jak wy możecie skorzystać z promocji na Kinguin Kot Flotar. Oczywiście trwa jeszcze giveaway, więc koniecznie weźcie udział i powiem wam, że luty, jak już możemy sobie tak pooftopować troszeczkę, jest ciekawym miesiącem pod względem nagrywanych rzeczy, ponieważ wychodzi mnóstwo gier i trochę się wstrzymałem z Hearts of Iron. Przyznaję się, przez to, że sobie pomyślałem, ile będzie nowych serii, bo będzie Sons of the Forest na multiplayerze, będzie Hogwarts Legacy, będzie Contraband Police, chyba tak się nazywa ta gierka, to nie mam za bardzo gdzie wcisnąć Hearts of Iron. Więc przepraszam wszystkie osoby, które czekają, ale mówię, jest za dużo fajnych gier, które będę chciał pokazać na kanale. Więc mam nadzieję, że zrozumiecie, że troszeczkę się to opóźni, a nie chcę robić czegoś takiego, że będę cały czas to jakoś przekładał i mówił, no za niedługo będzie, jednocześnie w głowie mając inne kompletnie pomysły i inny plan na to, co się po prostu będzie pojawiało w lutym. Więc na razie ten okres teraz, końcówka stycznia, to jest dla mnie taki okres, nie wiem, taki... Czekam, po prostu czekam na premiery tych gierek. Mam nadzieję, że wy też czekacie i będziecie oglądali te gierki, bo naprawdę Sons of the Forest, Ark 2, Ark 1 na Unreal Engine, Hogwarts Legacy, właśnie Contraband Police i pewnie jeszcze parę innych gierek to są coś, na co czekam w tym roku, chociaż czy Ark 2 wyjdzie w tym roku? No właśnie, nie wiadomo. Dobra, mamy już ten sojusz. Przepraszam, że troszeczkę zboczyłem z tematu, ale gdzieś musiałem to powiedzieć, a tutaj jakoś tak losowo mi się to nawinęło. Pomorskie i zachodnio-pomorskie. Okej, okej. Tu jest warmińsko
mazurskie, tu jest podlaskie, także bardzo fajnie to wygląda. Tu mamy oczywiście łódzkie i fajnie by było, gdybyśmy kogoś zaatakowali, tylko zastanawiam się kogoś. Może lubuskie? Mają parę tych, mają parę, jak to się nazywa, tutaj, o kurde, wypadło mi to z głowy, mają parę prowincji, które moglibyśmy sobie przejąć i wygląda na to, że naszym głównym przeciwnikiem będzie województwo mazowieckie, a tego się nie spodziewałem, chociaż podlaskie, zobaczcie, że ma naprawdę bardzo dużo tego terenu i zastanawiam się, jakie powinny być moje kolejne kroki. Może, o właśnie, może zajmijmy się stabilnością w tych naszych nowo podbitych terenach, bo widzę, że jest naprawdę średnio. No i nie trzeba było długo czekać, bo dostaliśmy wezwanie do wzięcia udziału w konflikcie z województwem lubuskim, więc oczywiście odpowiemy na to i za 3 tury będziemy atakowali, więc zacznę przerzucać swoje jednostki. Chociaż czy ja tak naprawdę chcę te tereny? No wydaje mi się, że nie, bo nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa. Jeżeli będzie taka odległość pomiędzy jednym właśnie tym moim głównym terenem, a tutaj tym, co uda się zdobyć. Ale zobaczymy. O! Okej, okay, tego się nie spodziewałem. Mazowieckie, już się nie lubimy. Co to było? Moje wojska zostały tutaj uwięzione. Halo, co ja mam z tymi wojskami teraz zrobić? No to, znaczy, nie, moje wojska są tutaj, przepraszam. To było dziwne, to było bardzo dziwne. Wielkopolskie, mamy minus 20, więc bardzo możliwe, że będzie trzeba za chwilę wziąć udział tutaj w jakiejś wojnie, ale mam też nadzieję, że jednak ta wojna z Lubuskim za chwilę zostanie, nie wiem, wycofana, bo ja nie jestem... Okej, mamy jednak wojnę. No tak, tego się można było spodziewać, mimo wszystko, więc co, ja ruszam do wojny jako... Nie wiem w sumie, gdzie jest mój sojusznik. Mój sojusznik się wycofał. Bardzo mi się to nie podoba. I chyba mamy już całość terenu zdobytego. Tak, tutaj jesteśmy w wojnie. Z Małopolskim mamy poprawę stosunków. I co? Wygląda na to, że kolejne... O, Mazowieckie dołączyło do wojny. Tylko Mazowieckie troszeczkę się spóźniliście. Plus czuję się przez was oszukany, ponieważ większość terenu... Ty, Dolnośląskie, widzę, że się wysunęło na prowadzenie. Fajne, naprawdę podoba mi się ten scenariusz, bo jest naprawdę wojna prowadzona, wiecie. Nie muszę skakać gdzieś po mapie, tylko wszystko od razu widzicie na załączonym obrazku, widzicie jak to wszystko przebiega i tak dalej, i tak dalej. Call to arm warmińsko-mazurskie. Naprawdę? Po raz kolejny? O, dobra, warmińsko-mazurskie, co? Czy ja mam tutaj jakieś wojska? Mam coś. No to przerzućmy to. Mam nadzieję, że Dolnośląskie też mnie nie będzie chciało zaatakować. I tutaj mogę im zaoferować pokój, więc weźmy wszystkie te tereny, o, dla siebie. Tylko, że... Ja chyba zostawię tutaj te wojska. No, to nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale muszę mieć te wojska w tym miejscu. Dobra, 16, 69, 75. Bardzo mało jednostek mogę zrekrutować, ale to dlatego, że kompletnie ja się nie zajmuję rozbudową, znaczy budowaniem jakichkolwiek struktur na tych terenach. Tylko jak widzicie, od samego początku odcinka cały czas mamy wojny. Jedna wojna za drugą. Jedna się kończy, cyk, zaczyna się druga. Widzę, że Wielkopolska dostaje po dupie. Tutaj mamy zachodnio-pomorskie. O, widzę, że będą z wody atakowali. My się tym nie zajmujemy. I mamy już z nimi wojnę. Czekaj. Tak, mamy już wojnę. Ja myślałem, że to jest przygotowanie do wojny. No to wchodzę. Wchodzę jak do siebie i liczę na to, że uda mi się obronić te tereny, bo moja armia nie jest kompletnie przygotowana do tego. I zobaczmy. Pięknie. O, tutaj. Małopolskie. Ale dzisiaj sytuacja zmienia bardzo dynamicznie. To jest piękne. Jak na początku, o, Mazowiecki przejmuje wszystko. Nie, teraz Małopolskie. Zobaczmy pod F1. Jeżeli chodzi o liczbę prowincji, no to my jesteśmy na drugim miejscu, na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest województwo dolnośląskie, później Małopolskie. Mówię o tym, bo ja wiem, że kamerka troszeczkę to zasłania, więc wolę zawsze to przeczytać. Dobra, to wy zaatakujecie Mrągowo, wy Bartoszyce i może zrobimy mały atak na Olsztyn też. Dobra. Raczej nie wydaje mi się, że żeby zdążyli zrekrutować tutaj jakiekolwiek wojska. Chyba, że się... O! Okej, jednak coś tam zaatakowali i próbują odbijać, więc fajnie, że stawiają jakikolwiek opór. Właśnie, tego słowa szukałem. I czekajcie. Mogę tutaj, tymi wojskami nie mogę. Aha, bo to nie są moje wojska. Właśnie się zastanawiam, mówię, oho, chyba gra mi się zbagowała, a to jednak po prostu to nie były moje wojska i nie mogłem ich ruszyć. Dobra, Braniewo. Weźmiemy też sobie, podbijemy. I chyba będziemy mieli... Nie, jeszcze tutaj zostanie nam jedna prowincja do podbicia, ale raz... Chciałem powiedzieć dwa, ale jak widzicie, nie do końca to wyszło. Dobra, jeszcze raz.
spróbujmy w ten sposób, tutaj 62, tak, i próbują. Widzicie, ale jaki miałem defense bonus? Chyba dwóch żołnierzy tylko straciło życie przy obronie właśnie Bartoszyc, także super. O, i no nie mówcie, że oni mi zajęli ten teren. Halo, nie tak to miało wyglądać. A co wy tutaj robicie? Czekajcie, ja mam z wami wojnę? Sekunda, coś mi tu... Aha, mazowiecki i zachodnio... Ja zapomniałem, że ja mam jeszcze sojusz zachodniopomorskim. No, co oni tutaj robią? Dobra, Podlasie widzę, że wróciło do normy, także Małopolskie sobie nic nie zrobiło z tym. Łódzkie widzę, że podbiło tereny też. Super, super, super. A my przejdźmy do rozmów pokojowych, ponieważ chciałbym mieć kolejne tereny dla siebie. O, dziękuję bardzo. Cyk. I oni się wycofają? Tak, wycofali się, super. Mamy oczywiście cały czas małą stabilność, więc musimy to poprawić. I trochę mnie to denerwuje, bo wiecie, nie ma nawet chwili oddechu, tylko cały czas walczysz i cały czas musisz po prostu przemieszczać te wojska, zamiast wydać kaskę i coś innego zrobić. No nie, no i właśnie o tym mówiłem. Naprawdę? Małopolskie? Będziemy atakowali teraz? Weźcie się ogarnijcie. Czekaj, prepare for war against Małopolskie. No dobra, dobra, dobra. Może wam pomogę, może wam nie pomogę, ale na razie skupię się jednak na tym, żeby wzmocnić moje granice, a wy, jeżeli chcecie, to idźcie walczyć. Mi na tym nie zależy. No i wywiązały się dwa nowe konflikty. Mamy wojnę z Małopolskim i mamy wojnę z województwem opolskim. Tylko zastanawiam się, jak oni będą chcieli jakkolwiek te swoje wojska tutaj przetransportować. Chyba, że mają Małopolskie, Zachodniopomorskie. Nie, bo myślałem, że będą mogli swoje wojska przerzucać przez województwo dolnośląskie, ale wygląda na to, że nie. Więc co z tego, że mi wypowiedzieli tą wojnę? Mnie to kompletnie nie rusza. Chyba, że o czymś nie wiem jeszcze tutaj. Jak widzicie, co chwilę się wszystko zmienia, ale ja nie pomagam w tej wojnie, tak jak mówiłem. Ja się skupiam po prostu na budowaniu rzeczy. 7000. Dobra, nawet zainwestujemy sobie w ekonomię i zobaczmy, jaki ja mam w ogóle poziom technologiczny. 1,76, a żeby mieć bombę atomową, potrzebuję 1,65. Więc gdybym miał troszeczkę spokoju, to mógłbym śmiało zacząć budować reaktor nuklearny. Ale czy uda się to zrobić? No raczej nie. Więc będzie trzeba pomyśleć na czymś innym, bo jednak jest ten scenariusz zbyt dynamiczny, jeżeli chodzi o planowanie właśnie takich rzeczy. Dobra, tutaj... Oj. Chwila. Małopolskie. Wy macie wojnę z zachodniopomorskim, ze mną, z łódzkim jeszcze i mazowieckim. No to najprawdopodobniej... ich tutaj przygoda się zakończy. Tak to powinno wyglądać. Ja sobie może to poobserwuję. Z bezpiecznej odległości pozbieram sobie kaskę. Zachodniopomorskie, Call to Arms against Dolnośląskie. Nie, no naprawdę... nie da się odpocząć. Naprawdę nie da się odpocząć na tym scenariuszu. Ja wezmę... wszystkie wojska sobie przerzucę. Mam naprawdę dobrą armię już. Jak na te realia, które tutaj mamy. To jest całkiem spoko armia, ale wiadomo na przykład, że te trzy prowincje raczej stracę, bo nie ma szans, żebym tutaj mógł cokolwiek zrobić. I chwila, czy ja muszę jakoś odpowiedzieć wam na to? Call to arms against... Aha, join to war against... Tak. Za ile? No za chwilę ja bym dołączył. Wiecie co? Ja poczekam parę tur. Miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj problemu. A nie, już muszę odpowiedzieć. No to oczywiście wypowiadamy im wojnę i... zaczynamy manewry i wszystko, całe swoje wojska wysyłamy tutaj. Chociaż mógłbym poczekać na pierwszych uderzenie, wykorzystać to, że mam dużo defense bonusu i dopiero wtedy atakować. Dobra, czy tutaj coś się jeszcze dzieje? Mazowieckie powinno mi pomóc, lada moment. Albo mi nie pomoże? Dobra, ładnie. Chyba nie byli też, Dolnośląskie nie było w żaden sposób przygotowane, patrząc na to, że nie mieli tutaj żadnych wojsk. Także Szczecinek, Spiły sobie weźmiemy też, przerzucimy wojska. Bydgoszcz tak samo, Gniezno do Wrześni i rekrutujemy kolejne wojska. No i bardzo szybko udało się zakończyć ten konflikt i właśnie dostałem do podpisania dokument od województwa wielkopolskiego, żebyśmy ich nie atakowali. I zgadnijcie co, patrząc na to, że oni mają tylko tyle tych prowincji, to zwrócili na mnie swoją uwagę, więc teraz wszystkie wojska wezmę sobie tutaj w tym miejscu, w tym miejscu sobie ustawię i wyślę im ultimatum. Może
może się zgodzą na przyłączenie swoich wojsk. Teraz muszę... O, chwila, bo o polskim ja tak... zapomniałem o polskim. Ja z nimi przecież miałem wojnę. Oj, o polskie, ale mnie zdenerwowaliście teraz. No, ale patrząc na to, ile mam już terenów, to jestem z tego nawet zadowolony. Dobra, czyli tak, co ja muszę tutaj zrobić? Aha, muszę ten rozkaz... Kurde, ktoś mi tłumaczyliście mi, w jaki sposób ja mam wycofać ten rozkaz, ale przyznam szczerze, nie pamiętam. Wiem, że chyba na cel docelowy, albo tego, gdzie zaczynałem. Move to, nie, no units, i mogę tutaj, move to, nie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Jakoś nie jest to dla mnie intuicyjne. Dobra, nieważne. Ważne jest to, że muszę zaoferować im teraz pokój i wziąć jak najwięcej tych terenów. I dzięki temu udało się też uniknąć wojny z Opolem, ponieważ Dolnośląskie się troszeczkę wycofało i Opole znów nie ma jak mnie zaatakować, więc całkiem dobrze mi to poszło, dzisiejszy odcinek w sumie. Także słuchajcie, widzimy się już niedługo w kolejnym. Jeżeli się podobało, koniecznie zostawcie lajka. No i zobaczymy, bo powoli, powoli zbliżamy się do końca, tak jak mówiłem, nie chcę się śpieszyć z tym scenariuszem, fajnie mi się to rozgrywa, są to, wiecie, znajome tereny i tak dalej, znajome miejscowości, więc czemu miałbym to przyspieszać? Życzę miłego dnia i co? Widzimy się najprawdopodobniej pojutrze w kolejnym odcinku.